Cześć wam wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Gothic 2 Noc Kruka. Definitywnie ostatni odcinek. Tutaj, no cóż, nie mam wątpliwości, zostały nam może góra, nie wiem, 3-4 pomieszczenia dworu Irdorath do zwiedzenia. Teraz wróciliśmy na statek, bo zapewne mamy nowe opcje do przegadania. Wiem, że tam będziemy mogli zgłosić na pewno zdradę Mario, a także oddać chyba Miltenowi ten almanach opętanych. O! Co możesz mi powiedzieć na temat tego almanachu opętanych? W takich sprawach ekspertem jest Pyrokar. Przykro mi, ale zbyt mało wiem na ten temat. Aj, bieda, bieda, kolego, bieda, bieda. Również będziemy mógł na pewno komuś zgłosić. O, właśnie. Miałeś rację. Mario nas zdradził. A widzisz? Może i nie jestem zbyt bystry, ale co do tego nie miałem żadnych wątpliwości. Na przyszłość staraj się lepiej dobierać towarzyszy podróży. Generalnie wpadło mi z tego 5000 expa, tak więc no... Jest coś, o czym... Nie teraz. Tak więc jakoś super źle na tym nie wyszedłem, nie? Nie, żeby nie było. Okej. Jak tak, zakład... Diego? Potrzebu przyszło mi walczyć. Przykro. Okej, ty już mi nic nie doradzisz. Któryś z panów na górze może? Jakieś tutaj fajne rady? Czy coś takiego? Okej, ty nic nowego. Angar? Chodźmy, niekoniecznie. Torlof? No dobra, no to Linie nauczy nas ponownie broni dwuręcznej. Co słychać? Wszystko. Hej. Szukam. A czego? Broń dwuręczna, bardzo ładnie. Pamiętaj. Tak, tak, cały czas powtarzasz to samo, przyjacielu. Pamiętam, pamiętam. Okej, za mało punktów. Jak stoimy? No niestety, wiecie, musieliśmy to obniżyć, bo topór berserkera jednak nie daje nam tutaj swojego bonusu do siły, do obrażeń z broni dwuręcznej. Ale i tak jest nieźle. Tragedii nie ma, twierdzę. Tragedii nie ma. Dobra. W takim razie ja tutaj zrobię cięcie. Czekajcie. Moja załoga. Okej. Nieważne. Tak, ja tutaj zrobię cięcie i spotkamy się w komnacie, w której skończyliśmy poprzedni odcinek i będziemy kontynuować otwieranie ostatniej bramy w grze, która zaprowadzi nas do przedostatniego pomieszczenia. Tuż przed ostatnim bossem. Tak więc... No cóż, lecimy. No i jest ta komnata, są mi nasze cudowne drzwi, a także już dwa słupy oznaczające... O Jezu Chryste, obaliłem stoper. Oznaczające otwarcie bramy. Musimy oczywiście wyciągnąć wszystkie cztery na wierzch. Póki co mamy dwa, tak więc połowa drogi. I teraz tak, musimy otworzyć sobie pozostałe bramy. Tym razem te na dole, ponieważ te na górze mamy już chyba ogarnięte. Nie pamiętam, jakie kombinacje użyłem do otwarcia ostatnio, ale niech będzie. Zobaczmy w ten sposób. Dobra, czyli teraz tędy. O, otworzyło się. Okej, mamy tutaj kolejnego mrocznego wojownika. Okej. Łatwizna. Trudny nie był. Był jeden. Ostatnio pukaliśmy z pięciu, kuźwa. Okej, i... O dziwo, tylko jeden klawisz. Pułapka? I co, trap? Jak myślicie? A nie, okej, super. Te podziemne są, wiecie... Dla frajerów. Tutaj nie ma zagadki. Nie trzeba klikać na pałę wszystkiego, żeby... I przyzywać przeciwników. Oj nie, wystarczy kliknąć raz. Reszta robi się sama. Okej. Trzeci słup wyjechał. Lepiej zapisać, bo przeważnie lubią się teraz zespawnić jakieś stwory tuż za naszymi plecami. Topór w łapy i... O Jezu Chryste! Gra lubi tych kuźwa wojowników cienia, definitywnie. Okej. O Jezu, zablokowałem się. Nie! Nie mogę wyjść. Dobra, okej. Mogę wyskoczyć. Okej, dobra. O, teraz więc tutaj. Teraz obym otworzył dobrą kratę.
Zaraz zobaczymy. Okej, okay, jakiś efekt przyzywania się pojawił. I teraz tędy droga. O, i udało się. Ha? Brak przeciwnika, tak? Myślisz, groże uwierzę. No. O nie, to dwa zombie i szkielet, tylko nie to. Grocze, ty się jeszcze byłeś starasz. No, no, teraz kozacze, poczekajcie generalnie, nie, dajcie mi 15 minut do ostatniego bossa i zaczniemy po prostu... O, serio? I zaczniemy po prostu w pierdol fest, który się dzieje na ekranie. Chodź tu, kuźwa. Bum. Umieraj, już. Okej, to było tak proste. I mamy ostatni słup. Wszystko się wysuwa. Ja zapiszę, bo jak zwykle wrogowie tuż za plecami. Może w sumie zapiszę na przykład tutaj. Szkielet mag, tego frajera niszczymy na początku. Nie ma kuźwa litości dla magów. Oj, nie, 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 nie tędy droga, bezimienny, nie tędy droga. Ej, come on. No dobra. Roll out. Boom. Zatrzask numer jeden. Czemu mam wrażenie, że oglądanie tego parę razy pod rząd będzie mega irytujące? Zatrzask numer dwa. Wprowadzamy tajemną kombinację. Zatrzask numer 3. Bo co to za dziwny gościu z kapustą na nas głowy, kuźwa, jest na obrazku? Co to ma być? I ostatni. A, super, jeszcze jeden. No dobra, to co? Save? I lecimy. No i to się zamknie, nie? I musimy znowu, wiecie, wciskać wszystko od nowa, nie? To było zabawne. Nie, to było irytujące. Niepotrzebnie skomplikowana animacja otwierania drzwi. No i ostatnia komnata. I dosłownie wygląda, jakbyśmy byli w piekle. I komnata z wielkimi, kurwa, czerwonymi... Z wielkimi, fioletowymi drzwiami z twarzą na nich, z czerwonymi ślepiami. I poszukiwacze. Dużo poszukiwaczy. I dobra, dobra, okej. Okay. Wszedłem troszeczkę tutaj na pałę i już mnie to pokarało. Jezu Chryste. Czekajcie, uleczę się w tym czasie. Tak, mogę, najwidoczniej mogę. Śmiertelna fala. To co, śmiertelna fala? Brzmi jak zabawa, no nie? Nie, no co? O! 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 To będzie to, to będzie to. Czuję to. Poszukiwacz. Poszukiwacz. Ała, 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 ej! Żryjcie ogień! O, jejciu, jejciu, nie, 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 nie. Okej, pan się zafrizował. Czemu nie mogę odpalić menu? Podka time. Save'ik. Osobny, oczywiście.
I mamy naszego głównego... No nie, czekajcie, jeszcze mamy poszukiwacza tutaj. O, fajnie, w ogóle zakręcił jego pocisk, nie wiem, czy to kuźwa widzieliście, nie? Kurwa, jeszcze jeden. Noż, come on, give me a fucking break. Tu jest jeszcze jeden. Zaraz wszystko tutaj pozwiedzamy, to spokojnie, tylko oczyszczę ten teren z poszukiwaczy, żeby mnie po prostu nie wkurwiali już. Tutaj nikogo chyba nie ma. Tu mamy jeszcze jakieś pokoiki. Też chyba nic nie ma. Wszystko zaraz pozwiedzamy, spokojnie. I tutaj też pusto. No i mamy naszego masterminda. Czarny mag. No. Oślizgły robaku. No cześć, miło poznać, bez jestem. Odważyłeś się zjawić u wrót siedziby mego mistrza. To ty tu pociągasz za sznurki? Jestem strażnikiem dworu Irdorath, największego na świecie źródła potęgi Beliara. Mój mistrz i pan napełnia mnie boską mocą. Jedno moje słowo wystarczy, by na zawsze skazać cię na wieczne szaleństwo. A ja mam topór. Rozumiem. Znowu jakiś pachołek z przerostem ambicji. Kto jest twoim mistrzem? Mój pan podróżuje między światami, a jego boska mądrość nas oświeca. Jest wybrańcem Beliara, który uwolni królestwo od cuchnących wyznawców Inosa. Tym, którzy wątpią w jego potęgę, przynosi cierpienie i śmierć. Skąd ja to znam? Co kryje w sobie ten portal? Komnaty mego pana pozostaną dla ciebie niedostępne. Nigdy nie zezwolę ci na otwarcie bramy. Tak, drzwi mają maskę poszukiwacza na sobie, jakby co. Ilu jeszcze tobie podobnych będę musiał zabić? Jest. Tylko dwóch, wielu. Spoko. Nie masz nawet pojęcia, jak wielu. Wszyscy czekamy na ostateczne wyzwolenie. Okrzyki i lament zaleją świat wszędzie tam, gdzie będziemy stąpać. Nuda! Uwolnimy świat od barbarzyńców nazywających się strażnikami ognia. Nie zabawimy długo w tej świątyni. To prawda. O nie, coś mi ciśnie i dusi, tylko nie to. Dość tych bredni. Teraz nadejdzie twój koniec. Twoje oczy zakryje ciemność, a twa dusza zniknie w zaświatach. Już. Okej. To się przyda później. Kufer, okej. No dobra. I no cóż, za tymi drzwiami, wielkimi jak... Nie wiem. Jak Pałac Kultury, z braku lepszego porównania drzwiami. Ukrywa się ostatni boss. Mistrz nad mistrzem. Pociągający za wszystkie sznurki władca wszystkiego. No kurwa, zgadnijcie, kim on będzie. No po prostu, no... Wiem, że nie ogląda to ani jedna osoba, która nie zna tej gry, ale no po prostu... No, aby główny motyw tej gry. Kto może być, kuźwa, wielkim mistrzem wszystkiego? O, Rego na książki. Oj, mikstura, hello. To jakaś lepsza. O! O! Siła! Jej! Jeszcze więcej siły. Po co ja, kurwa, tyle punktów tu wydawałem? Nie, naprawdę, po co ja w tyle punktów wydawałem siłę, skoro tu jest aż tyle mikstur siły? Tam było 15, tutaj ta strujeczka jeszcze, no come on. Rozpieszczacie mnie. Pulpit. Litery. Znaczy dużo powiedziane. Rozumiem, że... Siły zła w tej grze mają swój własny mroczny język, tak? Zaryzykuję i to też przeczytam. Tak właśnie myślałem. Okej, dobra. Co my z tej strony więc? O! To poszukiwacz! Cześć. Zabiłem twojego mistrza, poddaj się. Albo giń. To lepsza opcja.
Nawet nie będę podchodził do tego pulpitu. Dobrze wiem, czego się tutaj spodziewać. Zwoje. O, jest i kufer czarnego maga. Jean, serio? Serio? To miał sobie, kuźwa, kufer czarnego maga? Poważnie? Are you fucking serious? Kuźwa, czarny mag absolutnie tutaj widzę ten... Nie wylewał zakłonu jeszcze, jak koleś tam mówi. No dobra, moi drodzy. A więc... To mi się nie przyda. Nie mam, kurwa, pojęcia, co to robi, ale to wezmę. Deszcz ognia, fuck yeah, musi być. Śmiertelna fala też brzmi spoko. Śmierć ożywieńcom. Przyzwanie demona. Uzupełnimy sobie zdrowie. Ogólnie tak, użyję teraz tego. Dziewiąteczka, leczenie lekkich ran. Oby mnie uleczyło na maksa. No dobra, prawie na maksa. To już tam bez różnicy. Teraz, dobra, doleczę się tym. Dopiję to. Zapisik. Otwieraj się. MM Kadar, otwórz się. A, są drogą, może przeczytajmy jeszcze ten zwój, nie? No, i tyle. No i ostatnia komnata przed nami. I nie, to nie jest ostatni boss. Ten wielki posąg poszukiwacza nie jest ostatnim bossem. To było całkiem cwane swoją drogą. Ale, no. Bossem jest... Jakaś dziwna siła odpychamy kuźwa ze schodów. Bossem jest... Smok. Kościsty smok. Cholerny kościsty smok. Czekajcie swoją drogą, bo ja nie wiem, czy wy tutaj cokolwiek w ogóle widzicie. I teraz tak. Ruszamy na zabawę. No więc udało ci się mnie odnaleźć. Jap. Yep. Bardzo długo czekałem na twoje przybycie. To ja. Nie rozśmieszaj mnie. Zaraz mi powiesz, że wszystko przebiega zgodnie z twoim planem. Cóż ty możesz wiedzieć? W sumie nawet nie wiem, co planujesz. Czyż nie wysłałem poszukiwaczy, by naprowadzili cię na mój ślad? Czy nie pozostawiłem śladów mojego istnienia tak wyraźnych, że trudno je było przeoczyć? Czy nie dostałeś się tutaj dzięki zbroi wykonanej ze smoczych jaj? Choćbyś nie wiem jak próbował, nie możesz temu zaprzeczyć. Przeznaczenie tylko jednej sztuki nie zostało z góry określone. Zabiłeś jednego z moich sług. To on miał posługiwać się szponem. Sądzę, że ty go teraz masz. Nie, nie mam i go. Za to zginiesz. Nie mam szponu Beliara. Kim jesteś? Nadal musisz o to pytać? Zastanów się, głupcze. Przecież wiesz, kim jestem. Nie mam imienia. Tak jak ty nie masz imienia. Mój stwórca obdarzył mnie boską mocą, tak jak twój Bóg obdarzył mocą ciebie. Moim przeznaczeniem jest zniszczyć świat. Tak, jak ty sam niesiesz śmierć, łowco smoków. Czy nie czujesz więzi, która nas łączy? Tak. Jesteś brzydki. Już wiesz, kim jestem. Nie, to niemożliwe. Xardas zawsze mówił. Xardas jest słaby. Nie stanowi dla mnie żadnego zagrożenia. Tylko ty jesteś godzien stawić mi czoła. Tak zostało zapisane. Pora, byś pogodził się ze swoim przeznaczeniem. I wiecie, mimo tego, że bezimienny jakby tutaj powiedział, że nie, nie możesz być, to ogólnie nie jest nigdy wprost powiedziane, kim jest ten smok. Ten smok według fanów może być odrodzonym śniącym, może być Beliarem, może być jakimś dziwnym magiem, może być
gościem, który stał się smokiem, bo został wybrany przez Beliara. Opcji jest dużo. Dlaczego tu przybyłeś? Powierzono mi moją moc, bym dzięki niej skąpał ten świat w morzu krwi. Nie spocznę, póki ostatnia forteca praworządności nie obróci się w pył. Dlatego siedzę tutaj zamknięty za drzwiami i czekam, aż wszyscy wykonają moją robotę za mnie. Kto wysłał cię na tę wojnę przeciw rodzajowi ludzkiemu? Moim władcą jest Pan Ciemności. Znasz go? Słyszysz jego zew? Moje armie powstaną wkrótce z jego imieniem na ustach, a świat spowije wieczny mrok. Dość tego! Dość tego. Wyślę cię z powrotem do piekła, z którego wypełzłeś, gadzie. Jego chyba nawet nie można nazwać gadem. A nie jesteś jeszcze gotów do walki ze mną. Jeszcze chwila, a mój cel zostanie osiągnięty. Twoje szczątki pozwolą mi wyzwolić wiatr śmierci, który wkrótce omiecie cały... Okej, okay, czyli jesteśmy tajemną bronią smoka ożywieńca, tak? Na to wychodzi. Zapisujemy sobie na najdalszym zapisie. I próbujemy go zajebać. I tak, walka ze smokiem, kurwa, do kwadratu, uwierzcie mi. Zrobimy to nieco inaczej. Zakręcia time. Kuźwa, potrzebny do ściany, mój błąd. Tchnienie śmierci. Nie, tchnienie śmierci nie działa. Ognisty deszcz. Masowe zniszczenie. Nie wiem. Drugi raz masowe zniszczenie. Już. Epicka walka, prawda? I tak wygląda ta walka za każdym razem. On mnie odpycha, mi się nie chce z nim walczyć, spamuje zaklęciami, bo on się nie rusza. Ej, czekajcie, ja walczę toporem. Co to za miecz, kuźwa? I czemu moja zbroja ma rogi z jakiegoś powodu? Jest Xardas. Stop right there. To jest dobry moment, żeby wpierdolić Xardasowi topór w plery na moje, nie? Tak, żeby nie było. Tak. Ups. Jaj, tyle expa. Co ja zrobię z tym całym expem? No. I oto, moi drodzy, praktycznie cały Gothic 2. Została tylko... Generalnie cofniemy się i jeszcze obbadamy jego zwłoki, bo czemu by, kuźwa, nie. Zostało teraz tylko wrócić na statek i zakończyć tą przygodę. Oczywiście tak, domyślamy się, poprzednio pomyliłem to w drugą stronę. Xardas przybył i podrąbał duszę smoka ożywieńca, która najwidoczniej nosi w sobie jakiś, nie wiem, ślad Beliara, przez co na dobrą sprawę Xardas stał się tak samo wybrańcem Beliara, jakim bezimienny jest wybrańcem Innosa. Kamień duszy smoka ożywieńca nie przyda się to do niczego, absolutnie. Tak samo ten smok nie ma żadnych skarbów. I teraz dobra, pijemy potkę na prędkość. I wracamy. Ogólnie jeszcze po drodze będziemy rozmawiać z ludźmi, ponieważ teraz nasza załoga zdecydowała się olać siedzenie na statku i przybyć tutaj, o jeśli nie mylę. Nikogo tutaj nie ma? Nie pamiętam ogólnie, gdzie oni stoją, mam nadzieję, że zgarnę po drodze wszystkich. O, jest i Diego. Hej. Już po wszystkim. Możemy się stąd wynosić. No, popatrzcie tylko. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Jak do diaska udało ci się przez to przejść? Spamowanie zaklęciami. Nie miałem szczęścia. Skoro tak twierdzisz, co zamierzasz robić dalej? Dobre pytanie. Na początek chyba wrócę do kolei. Chyba nie. A może po prostu przejmę interes Bromora? W tym fachu zawsze są jakieś pieniądze. Uczciwe pieniądze. Ho, ho, ho.
Idź do kapitana i wynośmy się stąd wreszcie. Okej. Okay. Teraz ogólnie ja niestety nie pamiętam, gdzie jest właśnie załoga porozstawiana. Oczywiście nie musimy ich wszystkich zebrać, by skończyć grę, aczkolwiek nie ukrywam, że chciałbym troszeczkę jakby tutaj, wiecie, powysłuchiwać ich komentarzy na temat naszych przygód. Ale no cóż. Kogo znajdę, tego znajdę. Jak są gdzieś pochowani po kątach, to absolutnie nie chce mi się ich wyszukiwać za bardzo. Milton? Świetnie. Świątynia straciła teraz swoją moc. Powiesz mi, jak ty to robisz? Hm? Cholera, sam nie wiem. Czy my nigdy nie zaznamy spokoju? Ino z świadkiem, zasłużyliśmy na odpoczynek. Sorry panowie, przed wami jeszcze dwie części Gotika. Myślę, że na początek przyda ci się trochę snu. Idź do kapitana i każ mu podnosić kotwicę. Dobra. Znowu taki fajny szczegół, mianowicie zwróćcie uwagę, że zmieniła się cała kolorystyka dworu. Teraz jest bardziej, ma cieplejsze kolory tak jakby. Jest, wiecie, brązowy, nie wiem, lekko pomarańczowy może. Długo tu już nie zabawimy. Mój ból głowy nagle ustąpił. Jak to zrobiłeś? Odcięłem ci głowę. Nieprzyjaciela. To musiało być coś naprawdę potężnego. Co dokładnie? Smok ożywieniec. Mam nadzieję, że coś takiego już nigdy się nie powtórzy. Na całym świecie nie ma tyle ziela, ile mam teraz ochotę wypalić. Tylko się podziel. Och, pozwól, Lester, ty tylko kuźwa o jedny. Cały czas, kurwa, tylko palenie. Tu jest zły angar, wtopił mi się w smoka z jakiegoś powodu. Udało ci się przeżyć. Możemy się stąd wreszcie wynieść. Czemu nie? Wróg został pokonany. No to nie traćmy czasu. Idź do kapitana i każ mu podnosić. Jezu, angar, come on! Co chcesz teraz zrobić? Może osiądę gdzieś na wsi. Poznam. Dość już mam. Albo będę bił się na arenie na nieskończonej pustyni, bo też jest taka opcja. Nagle muzyka stała się strasznie głośna, twierdzę. Okej, tutaj już nikogo nie widzę. Okej, powinniśmy znaleźć jeszcze Biffa, tego Paladyna i Beneta gdzieś po drodze. A, jeszcze Zli, no tak, jeszcze Gorn. Możemy ruszać. Nieprzyjaciel został pokonany. Świetnie. W takim razie każ kapitanowi podnosić kotwicę. Ale zabierzesz mnie na kontynent, prawda? Oczywiście. Korinis jakoś sobie poradzi bez ciebie. A potem mogę złożyć niezapowiedzianą wizytę naszemu królowi. Tylko żeby się za barierą nie schronił. Na taką okazję. Jak myślisz? Cierpliwość chyba zasługuje na nagrodę. Cierpliwość i odpowiednio mocne argumenty. No właśnie. Tym razem nie obejdzie się bez rozruby. Walka u twojego boku to prawdziwy zaszczyt. Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się kiedyś skrzyżują. No, zwłaszcza, że płyniemy jednym statkiem, więc raczej się kuźwa skrzyżują. Okej, dobra, co my tutaj dalej mamy? No dobra. O, skończyła się jakaś mikstura. No dobra, te ostatnie metry przebiegniemy typowo gotikowym tempem, co wy na to? Wiecie, oddajmy grze hołd i naszemu kuźwa nieskończonemu bieganiu po nieskończonych ilościach dróg Korinis. A to ci przygoda, nie? Gdzieś w ogóle jest... A, Gorn jest tutaj. Właśnie mnie mówi, że gdzieś zgubiliśmy Gorna. Zostałeś na statku? Jasne. Pomyśl, co by było, gdybyś go nie zastał po powrocie. Co będzie dalej? Pewnie nic. Zamierzam wrócić do domu. Do domu? Czyli dokąd? Nie wiedziałem, że masz coś takiego jak dom. No w sumie racja, nie? Mam lepszą propozycję.
Poszukajmy jakiejś tawerny i urżnijmy się do nieprzytomności. Great idea. Prowadź. Może. No, chłopie, wyluzuj. Już po wszystkim. Nie mamy tu już nic do roboty. Każ kapitanowi podnosić kotwicę. Okej, okay, dobra. Jeszcze mam tutaj Beneta. Hej. Zrobiliśmy wszystko, co było trzeba. Cieszę się. Miałem już dość tej starej kuźni. Chcę znowu stanąć na pewnym gruncie. Okej, okay, dobra. I ogólnie zgubiliśmy gdzieś tylko Biffa. A jeszcze z Pedro. To się nigdy nie zmieni. Walnij się na łóżko. Dzięki. Myślałem, że zaraz zlecę z tej ławy. Dobranoc. Okej. Okay. Działam zawsze. O, i Biff. Wszystko? Na razie to wszystko. A teraz, czy mogę... Jeśli o mnie chodzi, to możesz splądrować całą wyspę. Wspaniale. On myśli, że to takie łatwe. Okej, czyli Biff zostaje. Nie jestem pewien, czy chcesz zostać na tej wyspie na środku morza, kolego. Naprawdę, nie wydaje się być to dobrym pomysłem, ale nie będę cię powstrzymywał. Okej, i zostaje nam tylko nasz randomowy kolega Paladyn. A, nie, Angara przygadaliśmy, był wkurzony, no tak. Możemy odpływać. Najwyższy czas. Już myślałem, że przyjdzie mi spędzić resztę życia na tym klifie. A teraz przekaż mi dowodzenie nad okrętem. Nie dotarliśmy jeszcze do Corinis. A skoro już o tym mowa, to wcale nie mam ochoty tam wracać. Mam już dość tego miejsca. Też o tym myślałem. Ale to nie miejsce ani czas na takie dyskusje. Pogadamy na ten temat, kiedy znajdziemy się na morzu. Dobrze, gadasz. Niezależnie od wszystkiego, cieszę się, że udało ci się wrócić na statek w jednym kawałku. Nawet jeśli jesteś draniem, tym razem postąpiłeś właściwie. Dobrze, a teraz idź do kapitana i każ mu odpłynąć z tego miejsca. Okej, okay, i myślę, że tą mega długą serię na kanale możemy uhonorować tylko i wyłącznie w jeden konkretny sposób. Zrobić ostatniego save'a i spływać stąd. Wróg został pokonany. Wcale mnie to nie dziwi. To jak? Możemy już odbijać od brzegu? Dokładnie. Ach, moja podkoszulka z pierwszej części. W końcu razem. Iksardas, patrzył jak się przebieram. Człowiek pokonał bestię, która wróciła do Królestwa Beliara. Iksardas, co się właściwie stało w świątyni Irdorat? Z pomocą Inosa pokonałeś potężnego wysłannika zła, a ja przejąłem całą jego moc. Odkąd opuściłem krąg ognia, było to moim jedynym celem. To, co nie udało się w świątyni śniącego, dokonało się teraz. Beliar wybrał mnie. Kotwica w górę! I ta dziwna cutscenka nigdy nie będzie kontynuowana. Serio, zaraz jest kolejna. Służysz teraz Bogu Ciemności. Nie jestem bardziej posłuszny Beliarowi niż ty, Inosowi. Okej, okay, czy jesteśmy na luzie, tak? Bogowie nie wiedzą, co nas czeka w przyszłości. Dopiero zaczynam rozumieć, jakie możliwości otwierają się teraz przede mną. Jedno wszakże jest pewne. Jeszcze się spotkamy. I ta scenka nigdy nie będzie kontynuowana, dosłownie, wiecie, bezimienny nigdy o tym nie wspomni, Xardasa spotykamy w Gothicu 3, nigdy o tym nie wspomina, i tak dalej. I to koniec Gothic 2, Noc Kruka u mnie na kanale. Teraz, czy ja mogę to przyspieszyć? Tak, mogę. To będzie jeszcze krótka cutscenka chyba. A, dobra. No tak, i to koniec Gothic 2, Noc Kruka u mnie na kanale. Dawno tak dobrze nie bawiłem się nagrywając serię, nie ukrywam. Naprawdę, gra jest niesamowicie przyjemna. To jest jedna z tych gier, do których będę wracać i wracać i wracać i wracać i nigdy mi się nie znudzi. Chyba, że znowu będę miał problem z zainstalowaniem jej. Nie chcę gadać podczas napisów. O, jeszcze jedna scenka. Jesteśmy przeciążeni. Musimy wyrzucić za burtę część złota. Łapy precz od złota. Słuchaj, lepiej będzie, jeśli... Nie ma mowy, w żadnym wypadku. Podobno przegrywamy tę wojnę z orkami, tak? I co z tego? To, że i tak nigdzie nie wydamy tyle złota. Złoto zostaje na pokładzie. Co nam po złocie, skoro zatoniemy przy pierwszym silniejszym... Te przyspieszone teksty. Jest spokojne. Tak, chwilowo. Spokojnie, wszystko będzie w porządku.
A no wszystko będzie w porządku, ale na pewno nie z serią Gothic. Ponieważ dla mnie seria Gothic kończy się właśnie na tej części. Trójkę, którą mam nawet oryginalną kupioną, jest dla mnie grą prawie że niegrywalną. Znaczy je dobra, na siłę dałoby się to nagrać i... no cóż, nagrywałem nawet gorsze gry na kanał, ale to jakby z Gothiciem 3 jest to samo co ze Skyrimem, którego uwielbiam, ale nigdy go nie nagram, bo po prostu ta gra to za dużo czasu, za długa seria. Gothica 2, który jest grą dosyć liniową, jak na RPGa, no to... I tak nagrywaliśmy ile to... I który to jest odcinek? 60? 70? Coś koło tego, tak? Więc jak długo trwałaby seria z trójki? Więc odpada. I tak, co do Gothica 2. Gra niesamowicie dla mnie nostalgiczna. Z wieloma dobrymi cechami, z naprawdę dla mnie jakby dużą tutaj wiadomo wartością sentymentalną i tak dalej. Gra, w którą chce się po prostu grać i grać i robić jeszcze raz to wszystko to samo i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie, problem pojawia się w momencie, kiedy chcecie komuś polecić tą grę. Ponieważ wiecie, początek gry, krytyki zabijają was co chwilę, jest po prostu 90% tej gry to bieganie między lokacjami. Musicie bardzo cwaniaczyć, żeby tutaj cokolwiek osiągnąć. Co jest wiadomo, z jednej strony fajne, ale nie do wszystkich musi przemówić. Sterowanie i ogólnie systemy gry są bardzo dziwne, zwłaszcza z rozwijaniem postaci. Widzicie, żeby nosić najpotężniejszą broń w grze, od początku musimy ładować jak opętany w siłę. Jeśli chciałbym być trochę lepszy w kuszy, czy w zaklęciach, czy w czymkolwiek, nie mógłbym być, bo nie starczyłoby mi punktów siły do rozdania, po prostu. A i tak broń dwuręcznej nie rozwinę jeszcze na maksa. Ale no cóż, dla mnie gra niesamowicie, wiadomo, nostalgiczna, dobrze się bawiłem nagrywając tą serię. Generalnie, żeby nie było, ten odcinek mam nagrany jest chyba, nie wiem, 10 albo 15 odcinków do przodu. W momencie, kiedy wy oglądacie kiedy ja nagrywam ten odcinek, wy oglądacie polowanie na smoki dopiero. Dopiero walczę chyba w odcinku, który w dzisiejszym dniu wejdzie, ja dopiero walczę z kamiennym smokiem, a tutaj seria już zakończona, tak? Więc tak, grę nagrywa mi się niesamowicie dobrze bawiłem się, pokazując wam ją. Duża część, może nie mojego dzieciństwa, ale mojej młodzieńczości i kupa dobrej zabawy. Gothic 2 Noc Kruka. Masakrycznie dobra gra dla mnie. Dobra, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ta seria podobała wam się tak samo jak mnie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych seriach u mnie na kanale. See ya!